środę 12 października w kole numer 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej odbyło się spotkanie z historykiem Władysławem Michałem Żaganem, który przybliżył uczestnikom kobiety Piastów Cieszyńskich. A dzisiaj poopowiadamy sobie trochę o Piastach Cieszyńskich, a bardziej o kobietach Piastów Cieszyńskich, o ich żonach, córkach. O tym, jakie miejsce one znalazły w swojej historii, co znaczyły, co zrobiły, nie tylko dla Cieszyna, ale jak się okaże podczas wykładu też dla krajów sąsiednich. Na pewno wspomnimy o Elżbiecie Lukrecji, która jest ostatnią piastówną, ale też wspomnimy o jej poprzedniczkach, chociażby księżnej Jadwidze, która rządziła praktycznie całą dzisiejszą Słowacją. Wspomnimy oczywiście też o Sydonii Katarzynie, która ma swoje tutaj zasługi, jeżeli chodzi o szkolnictwo chociażby. No ale wspomnimy też oczywiście o księżnej Wioli Elżbiecie, która osiągnęła chyba najwyższy poziom, czyli została królową Czech. Właśnie za niedługo ruszy Muzeum Historii Piastów Cieszyńskich w Zameczku w Kończycach Małych, więc też w odpowiednim czasie zaprosimy. Szczęśliwie gdzieś tam tworzę aktualnie ekspozycję tego muzeum. Książę Adam Wacław miał słabość do różnych kobiet, za co też papież, kiedy już Adam Wacław przeszedł z powrotem na katolicyzm, bo tutaj mamy podwójną konwersję, Wacław Adam przeszedł na wiarę luterańską, Adam Wacław z powrotem z powodów politycznych na katolicyzm. Papież nakazał mu pielgrzymkę pokutną za te kochanki do Kalwarii Zebrzydowskiej. On wywołał jeszcze większy skandal, bo zabrał właśnie tą Małgorzatę. Mało tego, bo ten skandal, proszę Państwa, trwa do dziś. Małgorzata Skrembrzy jest jedyną osobą niepiastowskiego rodu, która spoczywa w kryptach książęcych pod kościołem Magdaleny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.